nieznany Bóg. W świecie, który od tysięcy lat jest ochrzczony. W świecie, w którym jest pełno kościołów. W świecie, w którym w ogromnym procencie z Bogiem się, swoim Bogiem rozstał się. Jest w naszym polskim, w polskich powiedzeniach również takie, jak trwoga to do Boga. Nie bardzo. Nie bardzo to już dzisiaj funkcjonuje. Można znaleźć się w takiej przestrzeni, gdzie to nie jest zupełnie prawdziwe. Widzieliście, siostry i bracia, w Belgii po zamachach ludzi w kościołach? Słyszeliście o tym, że poszli się modlić? Nie. Demonstrowali. Tyle człowiekowi zostało. Droga donikąd. Najwyżej na ulicę. I dalej też nie wiadomo, co z tym zrobić. O co toczy się to Boże zmaganie dzisiaj? Bo to jest istotne. Wcale nie to, co my robimy. Istotna jest sprawa bardzo dla Kościoła fundamentalna. Pozwolimy Bogu, by czynił w nas cuda Jego miłości, czy będziemy to robili po swojemu, chodząc do Kościoła. Intencją wcielenia jest odnowienie człowieka w takiej pięknej, czystej harmonii postaci, jaką Bóg go stworzył. Ten człowiek, któremu się Bóg zamazał, w dużym procencie również temu, który chodzi w niedzielę do kościoła. Bo to niekoniecznie musi być już rozwiązanie problemu. Ten problem rozwiązuje się inaczej. Te ostatnie dni, wszystkie, gdzie mogę, powtarzam, trzeba brać Pismo Święte do ręki i jeszcze raz i któryś raz te lekcje Bożej obecności pośród nas przerabiać. Od Triduum, od Wielkiego Czwartku, od pochylonego Jezusa nad nogami apostołów, umywającego stopy, poprzez całą dramaturgię krzyża, z tą niezwykłą modlitwą odpuść im, oni nie wiedzą, co robią. Poprzez Jezusowe zwycięstwo nad śmiercią i wszystkim i wreszcie ta lekcja wiary, którą ciągle przez z dnia na dzień przerabialiśmy przez ten tydzień oktawy i przerabiamy ją dzisiaj, aż do tego dzisiejszego dnia. Upór miłości Boga, który dzisiaj objawia się w postawie spotkania z Tomaszem, jest właśnie taki. Jak nie 8 dni wcześniej, to 8 dni później. Przyjdź, dotknij mnie. Dotknij mnie tak, że będziesz mógł powiedzieć: jesteś moim Panem. Mój Pan i mój Bóg. Ilu z nas jeszcze tego życiem Jezusowi nie powiedziało? Ilu z ochrzczonych nigdy tego Jezusowi nie powiedziało? Ty jesteś moim Panem i Bogiem. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Dzisiejsza Ewangelia kończy się bardzo ważnym stwierdzeniem: żebyście uwierzyli. To też słowo do mnie, który te słowa do was mówi, do was wszystkich tu zebranych, do wszystkich, którzy dzisiaj zjawią się w Kościele albo przez pośrednictwo mediów, do których to słowo dotrze. Abyście uwierzyli. Wydaje się nam, że mówić do nas tu zgromadzonych, żebyście uwierzyli, jest niemalże niestosowne.
Przecież jesteśmy. Przecież przyszliśmy tutaj. Ojciec Święty Benedykt XVI, wyjaśniając, co to znaczy uwierzyć, mówi, znaczy to, ja Ci ufam. To dzisiejsza niedziela. Jezu, ufam Tobie. A to już jest sporo. Jeżeli ufam Tobie, to ufam Twoim czynom, Twoim słowom, Twojemu oczekiwaniu, Twojej świętej woli. Ufam. I ona staje się moim programem. Ona staje się dla mnie drogą, po której chodzę. To jest niesamowicie istotna część mojej wiary. To serce mojej wiary. Jezu, ufam Tobie. Powtarzamy to tyle razy. Myślę, że w tej kaplicy może więcej niż gdziekolwiek. Co to znaczy ufać Jezusowi? Weźmy tę króciutko tygodniową lekcję. Maria Magdalena, która stoi przy grobie, wbrew nadziei, nie ma nadziei. Szuka tylko ciała. Na więcej nie stać ją w tej chwili. Reszta to inicjatywa Jezusa. Więc coś ważnego nam odkrywa. Czekaj. To nie człowiek wydaje Bogu rozkazy. To Bóg jest Bogiem, a nie człowiek. Czekaj. I wtedy nagle usłyszysz, jak ona: Mario. Bóg zawsze woła po imieniu. To jest zawsze piękne. O nas, o naszym pokoleniu, im młodsi jesteśmy, tym bardziej to jest prawdziwe, piszą życie do natychmiastowego użytku. Tak nas określają badacze. Natychmiast musi się stać. Nie mają ludzie czasu czekać na miłość, budować ją. Nie, wszystko musi się zaraz spełnić. Niedojrzałe, byle jakie, ale musi. Jak w supermarkecie wyciągam rękę, jest. A z miłością tak nie jest. Wymaga czekania. Z Bogiem, ponieważ jest miłością, jest właśnie tak. Poczekaj. Poczekaj, a to czekanie sprawia, że ta gotowość wewnątrz mnie staje się coraz większa. I Bóg przychodzi w czasie dla mnie najlepszym, zawsze. Nigdy nie jest inaczej. I ta miłość, taka miłość Boga, którą On zawraca uciekających uczniów, kiedy siada z nimi w Emaus do stołu. Jak bardzo, siostry i bracia, ja jestem bardziej winien niż wy, więc mogę to mówić, patrząc wam w oczy. Jak bardzo zrobiliśmy z Eucharystii odprawianie. Jak bardzo nam się zdaje, że kiedy skończy się błogosławieństwem i idźcie, ofiara spełniona, zamknięta jest przestrzeń. Eucharystia nic nie zamyka. Eucharystia wszystko zaczyna. Przeniknięci w swoim ciele Jego ciałem i Jego krwią, przepełnieni Jego miłością, wychodzimy stąd nie po to, żeby mieć poczucie, spełniliśmy katolicki obowiązek, tylko żebyśmy tę miłość roznieśli do domów, gdzie nie wszyscy trafiają w niedzielę, do bloków, na ulice, wszędzie. Biskup, który mnie święcił przed święceniami, powiedział nam piękne słowa. Będą was słuchać albo nie, ale niech na waszych twarzach będzie wypisane choć jedno zdanie z Ewangelii.
I ci, co nigdy do Ewangelii książki do ręki nie wezmą, będą musieli je przeczytać z waszej twarzy. Nie będzie na ulicy, nie będzie to możliwe. Co o tym Kościele, który uczy nas ciągle, jak być Kościołem, o tym pierwszym Kościele dzisiaj usłyszeliśmy? Podziwiali ich ludzie. Byli zachwyceni przecież nie organizacją, nie strukturą, nie osiągnięciami materialnymi, niczym z tego. Między nimi, w nich był Jezus. To dlatego nieśli chorych, to dlatego szli tam, to dlatego takie rzesze chciały przyjąć chrzest. Uznali, że warto w tym towarzystwie być, że jak się znajdą między nimi, to życie stanie się bardziej ludzkie, piękne. To nie chodzi o żadną zewnętrzność. Jezus jest tak odległy od formalnych struktur, od wszystkiego, co ma tylko posmak, atrapy, tak bardzo niezainteresowany tym wszystkim, żadnymi zewnętrznymi sukcesami. Jezus jest pasjonatem ludzkiego serca. Pasjonuje się człowiekiem, nami. To, co dzisiaj w tej kaplicy chce uczynić, to dotknąć serc naszych. Nic go więcej nie interesuje. Niedziela Miłosierdzia jest taka. Nasza odpowiedź? Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Uznać, że nie mamy innego obrońcy. Że nie ma nikogo. Może to się dopiero wtedy odkrywa, nie wiem, może tak, kiedy człowiek staje na granicy tego, co największego zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Bo te słowa wyczytałem w jednej z książek napisanych tekstami księdza profesora, świętej pamięci księdza profesora Tischnera, ale już po jego śmierci. Ale on jeszcze odpowiadał wcześniej. Powiedział, dla jego bolesnej męki nic więcej nie mamy na swoją obronę. Niczego. Tylko to, co uczynił Jezus, to jest szczyt miłosierdzia. To jest największe miłosierdzie, czytelne w krzyżu. I my stajemy przed Bogiem i mówimy, dla Jego, dla Jezusowej bolesnej męki, miej miłosierdzie nad nami, nad światem. Nic więcej nie mamy w naszej obronie. Mamy tylko Jezusa. On nas broni. Do księdza profesora Tischnera, bardzo już chorego, napisała jedna z pań, zbuntowana. Pisała, dlaczego umierała jej mama na nowotwór. Dlaczego? Nie mógł długo odpisać, bo sam był słaby i był w szpitalu. I kiedy przyjechał, napisał jej kilka zdań i powiedział, proszę panią, źle postawione pytanie. Zapytajmy inaczej. Kto nas jest w stanie obronić? Kto nas jest w stanie obronić przed destrukcją, która bierze się z cierpienia? Kto jest w stanie obronić nas przed taką destrukcją, którą cierpienie sprawia w naszych rodzinach? I to niekoniecznie tylko biologiczne. To niekoniecznie tylko to cierpienie, które wywołane jest chorobą. Przecież człowiek mniej nie cierpi, kiedy jest niekochany. Ja nigdy nie jestem w stanie wymazać z pamięci i nie chcę zdania błogosławionej, daj Boże, niedługo świętej Matki Teresy z Kalkuty, człowieka takiego miłosierdzia, za jakim tęsknimy u ludzi, która powiedziała, największy ból, jaki spotkałam,
i największą biedę, to nie był głód chleba. To byli ludzie, którzy w niczyich oczach nie wzbudzali nawet najmniejszego zainteresowania. Nie istnieli. Nie istnieli. To był największy ból. Odkryć, kim my jesteśmy dla Boga. To święto miłosierdzia, to jest święto naszej nadziei. Odkryć, kim my jesteśmy, ile jesteśmy warci. To nie bez powodu taki święty człowiek jak święty Jan Paweł II, pisząc pierwszy dokument do Kościoła jako papież, pisał nam o miłości Boga. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Siostry i bracia, kilka dni temu miałem telefon od moich przyjaciół z Monachium. W bardzo pięknej dzielnicy monachijskiej w badaniach się okazało, że żyje 80% singli. Mają ładne domy. Nawet budują albo kupują domy, gdzie są mieszkania gotowe dla dzieci, dla męża, żony, tylko ich nie ma. W badaniach wychodzi, że po prostu nie wierzą. Nie wierzą, że miłość jest możliwa. Nie wierzą, że można dzisiaj pokochać, że to jest możliwe. To wszystko jest już wielką przegraną człowieka. Ostatnio przytoczyłem to na bierzmowaniu, stawiając młodym pytanie, w takim razie, jeżeli człowiek aż tak zawodzi, jeżeli zawodzi aż tak, to od kogo my się nauczymy miłości? Zostaje Jezus. I to nie jest tylko kaznodziejskie powiedzenie. Na tym świecie najpewniejszym uczniem, nauczycielem miłości jest Jezus. Wszystko inne jest zbyt nadwątlone, zbyt niewyraziste, nieklarowne, jakoś dziwnie uwikłane. Trzeba nam wrócić. Wrócić do tego obrazu, który zostawił Pan. Ta dzisiejsza niedziela to nie jest tylko celebracja. O co się modliliśmy na początku? Pomóż przez łaskę, którą nam udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest duch, którym zostaliśmy, w którym zostaliśmy odrodzeni. I jak cenna jest krew, w której zostaliśmy odkupieni. Kiedy się to odkrywa, człowiek staje się człowiekiem. Przeglądam, dzisiaj też to zrobiłem, rano. Przeglądam połówki serc z różnych spotkań w diecezji, które młodzież w okresie Wielkiego Postu na czuwaniach zostawiała Jezusowi na ołtarzu, pisząc, co wybiera. Położyłem sobie na stole jedną wypowiedź którejś dziewcząt z Koszalina, bo z Koszalina jest to serduszko. Chcę tak kochać, jak Ty mnie, Jezu. Najpierw podaruję moją miłość mamie. Nie umiałam do tej pory. Po tym spotkaniu nabrałam nadziei. I takich tysiące. Spotkać Jezusa. Dotknąć Mu, Go
dać mu się dotknąć. Zaczyna się nowe życie. Przez jego bolesną miłość docieramy do serca Ojca. Jedyna droga, jaki jest warunek, jest. Jezu, ufam Tobie. Nikt za mnie tych słów nie wypowie. Muszą płynąć z głębi serca.